To niesamowite, ile może się wydarzyć podczas jednego tygodnia regat. Zaczęliśmy od wspaniałych treningów na naszym jachcie, oceanicznym regatowym jachcie o długości 70 stóp. Niestety trzeciego dnia złamał nam się maszt. Musieliśmy zakończyć tą przygodę na tym jachcie, ale szybko odnaleźliśmy się w załogach innych jachtów, także pięknych, 100-stopowego Słona, jachtów V70 i 60-stopowego Challengera. Wszyscy wracamy do kraju bardzo zadowoleni, bogaci o nowe doświadczenia. Muszę bardzo pochwalić załogę, bo trzymaliśmy się do samego końca razem i mamy kolejne plany, bardzo ciekawe plany. Więc bądźcie z nami, kibicujcie, a my Was bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mieliśmy najszybszy jacht z możliwych, który można wynająć. Łódkę Volvo Ocean Race 70 Green Dragon. Mieliśmy super zmotywowaną załogę i najbardziej utytowanego, najbardziej znanego polskiego żeglarza za sterem Mateusza Kusznierewicza. Elementy potrzebne do zwycięstwa były. Niestety zawiódł nas los. Po tym, co się wydarzyło, nie poddaliśmy się. Jacht Club Sopot zorganizował wszystkim członkom załogi dalszy start w regatach na wspaniałych oceanicznych jednostkach. Wiedzieliśmy, że nie będzie to wyścig sportowy, bo załogi były mieszane. Mimo to jednej z naszych załóg udało się w swojej klasie uzyskać trzecie miejsce, za co im bardzo serdecznie gratulujemy. Była to dla nas wspaniała lekcja pokory, żeglarstwa, solidarności braci żeglarskiej. I stwierdziliśmy, że musimy iść dalej. I dlatego chciałbym tutaj ze słonecznych Karaibów wszystkich zaprosić do dołączenia się do naszej załogi na jachcie klasy Volvo Open 70 i startu w historycznym wyścigu The Fastnet Race, który będzie miał miejsce w Wielkiej Brytanii 6 sierpnia. Pozdrawiam, było nam bardzo, bardzo miło na Karaibach, mimo tego, co się wydarzyło.